For English, enable CC. Potrzebujemy imbus CRV 4 mm, krzyżak PH1, pęsetę, łyżki do okon, kompresor z wtyczką do normalnego gniazdka, oponę. Szczęśliwi posiadacze wkrętarki mogą oczywiście ją wykorzystać. Kładziemy urządzenie na stronie z rączką, po czym odkręcamy dwie śruby pod pedałem. Podnosimy zatrzask obudowy i pedał. Jedną ręką trzymamy silnie za rączkę, a drugą przekręcamy pokrywę z kierunkiem odwrotnym do wskazówek zegara. Wysuwamy pokrywę, dociskając ją nieco przy pedale, aby jej nie zarysować. Odpinamy dwa kable prowadzące do akumulatora. Korzystając z pęsety, delikatnie odklejamy te części listw LED, które przyklejone są do akumulatora. Krzyżakiem odkręcamy dwie śruby trzymające akumulator oraz pozostałe 8 dookoła obudowy. Przekręcamy urządzenie tak, aby grawitacja pomogła nam wyciągnąć akumulator. Potrzebne jest do tego trochę siły. Odklejamy czarną taśmę, która znajdowała się pod akumulatorem, i odkładamy ją tak, aby można było ją przykleić ponownie później. Obracamy monocykl na drugą stronę i ponownie. Odkręcamy dwie śruby pod pedałem oraz podnosimy pedał i zatrzask pokrywy. Aby odkręcić tę stronę pokrywy, konieczne jest wysunięcie rączki. Później odkręcamy pokrywę i ściągamy ją jak poprzednio, po czym zamykamy rączkę. Odkręcamy ponownie 8 śrub znajdujących się dookoła budowy. Teraz wysuwamy przednią i tylną listwę monocykla. Zamykamy pedał i zatrzask obudowy, po czym wykręcamy dwie śruby trzymające zatrzask i wyciągamy go. Otwieramy pedał i odkręcamy cztery duże śruby znajdujące się pod nim. Mniejszym imbusem odkręcamy wszystkie śruby dookoła obudowy. Odklejamy dwa kawałki taśmy po obu stronach urządzenia, znajdujące się na łączeniach obudowy. Używając płaskiego zakończenia pęsety, delikatnie podważamy i odklejamy wszystkie listwy LED. Aby ich nie połamać, nie należy ich zbyt mocno zginać. Na koniec ściągamy plastikowe zaślepki.
Teraz ściągamy obudowę, przeciągając jednocześnie ledę. Jesteśmy wygodni, więc wystarczy to zrobić z jednej strony. Czas na wentyl. Odkręcamy nakrętkę i spuszczamy powietrze, dociskając dla pewności oponę z każdej strony. Przy pomocy łyżek ściągamy oponę. Wymaga to trochę siły. Najlepiej dwoma łyżkami podważyć oponę, a trzecią przejechać po jej obwodzie. Wypychamy wentyl i wyciągamy dętkę. Ściągamy oponę, wyginając ją. Przy pomocy ręcznika papierowego oczyszczamy dokładnie z wszelkiego pyłu felgę oraz oponę, aby piasek z czasem nie spowodował przetarcia się dętki. Zakładamy oponę zgodnie z zaznaczonym na niej kierunkiem jazdy. Możemy wspomóc się łyżkami. Dętkę także przecieramy i zakładamy tak, aby końcówka wentyla była przeciwna do kierunku jazdy. Pozwoli to uniknąć ocierania się wentyla o obudowę. Zakładanie rozpoczynamy od włożenia wentyla przez otwór w felce. Zakładamy pozostałą część opony, wyginając ją w kierunku podłoża. Pompujemy powietrze zgodnie z zalecanym ciśnieniem na oponie. Przykręcamy nakrętkę wentyla i podnosimy pedał. Przekładamy listwę LED z powrotem przez otwór w obudowie i naciągamy maksymalnie oba kable. Wkręcamy z powrotem cztery śruby przy pedale dużym imbusem, po czym pozostałe śruby dookoła obudowy mniejszym imbusem. Z każdej strony układamy kable LED i zamykamy zaślepki, po czym starannie przyklejamy listwę LED. Wkładamy zatrzask obudowy na swoje miejsce i przykręcamy go. Naklejamy z powrotem taśmy po obu stronach urządzenia. Następnie wsuwamy przednią i tylną listwę, po czym przykręcamy je. Otwieramy pedał i zatrzask. Wysuwamy rączkę i wsuwamy delikatnie pokrywę, przekręcając zgodnie z kierunkiem wskazówek zegara. Chowamy rączkę, zamykamy zatrzask i pedał, po czym wkręcamy dwie pozostałe śruby. Obracamy monocyk na drugą stronę i przyklejamy ponownie czarną taśmę pod akumulator.
Teraz przykręcamy listwę. Wkładamy z powrotem akumulator, wpinamy i chowamy kable zasilające, po czym doklejamy końcówki LED-ów. Następnie przykręcamy dwie śrubki przy akumulatorze. Podnosimy pedał i zatrzask, wsuwamy i zakręcamy pokrywę. Na koniec zamykamy pedał i zatrzask. Przykręcamy ostatnie dwie śruby. Bułka z masłem. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!